Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak pisałem w niedzielę w poście, pytałem, czy chcielibyście film z Siano Kiszonki. Ja tak postanowiłem nagrać, bo bardzo duży odzew był, że właśnie chcielibyście. I żeby wam zaprezentować też prasę, ale najpierw chcę wam przedstawić mojego koleżkę. Najwierniejszego, Kapsel się nazywa. I coś niecoś o prasie może. Sigma Z279 przez 1. Szerokość podbieracza 1,90 m. Standardowe belki 120. Owijanie na sznurek. I pewnie teraz będzie dużo krytyki, no bo to jednak Sigma. Ale w sumie mam chwilkę, bo ta tam zgrabuje. Jeszcze nie mam co prasować. To wam powiem. Mieliśmy klasę Rolanta. Sprzedaliśmy, bo nam chodziło, żeby była prasa z szerszym podbieraczem. I kupiliśmy Deutschwara. Jak znajdę zdjęcie tego nieudanego nabytku, to wam tutaj w tym momencie wstawię. Przez cały dzień prasowałem tamtą prasą 10 belek. I to z wielkim bólem, z wielkim trudem. Jakaś wada była taka, że raz nie chciało podać sznurka, albo łapało go za wcześnie, że te belki wychodziły po prostu pół belki wychodziło. Albo w ogóle nie chciała uciąć sznurka. W pewnym momencie to brat prasował, a ja musiałem po prostu za każdym razem wchodzić na prasę, podawać sznurek albo ucinać sznurek. Było dwóch speców, żaden nic nie pomógł, no bo się po prostu no nie dało i to był ogólnie niewypał z tą prasą i udało się ją w sumie to oddać do poprzedniego handlarza po prostu. I no to na szybko można było kupić, bo to był okres sianokosów, co można było na szybko kupić. No były dwie właśnie SIPMY niedaleko. Pojechaliśmy jedną oglądać, no to na zdjęciach była piękna. No ale pojechaliśmy i wielkie rozczarowanie. I powiem wam szczerze, że ja nie wiem, co ten człowiek tą prasą robił, że tak ją do takiego stanu doprowadził, bo po prostu... Nie wiem, on musiał ją chyba kamienie prasować, bo wszędzie była pogięta, pourywane osłony, podbieracz cały pozaginany był, no w bardzo złym stanie była. No i tego samego dnia jeszcze pojechaliśmy, 10 km od domu. No i się trafiła właśnie ta i kupiliśmy. I powiem wam szczerze, że jestem bardzo z niej zadowolony. Ktoś powie, że one się bardzo psują. Łożyska, nie łożyska. A ja powiem wam tak, że jak się dba, tak się ma. Jak się dba o sprzęt, to i on będzie służył. A jak się nie dba, no to każda praca się zepsuje. Czy to John Deere, czy to Krone, czy cokolwiek. I dlatego mówię, że ja jestem z niej bardzo zadowolony. Teraz tylko w zimę musimy powymieniać parę sprężyn, bo są pourywane. Ale to jest robota na zimę właśnie. Dlatego żadnej krytyki na tą prasę, żadnego złego słowa na nią na razie nie mogę powiedzieć, bo prasuje mi bardzo pięknie, bez awarii. No cóż tu więcej można powiedzieć, za chwilkę zobaczycie jak prasuje, tylko poczekam, aż tata tam, nie wiem czy będzie widać, tata zgrabi te dwa rządki, albo od razu wjadę w ten pierwszy. No i sami zobaczycie. No i jesteśmy już w traktorze, prasuję. Prasuję mieszankę gorzowską. Zasiałem ją po jęczmieniu zimnym. Niestety jest strasznie sucho. Wydawało się, że będzie troszkę więcej tych belek, ale zanosi się, że chyba jednak nie. Prasuję z prędkością 6 km na godzinę. A co wam jeszcze zapomniałem powiedzieć, to jest Sigma Pharma
bo są też jeszcze Classic. Nie wiem, czym one się różnią. Jeżeli ktoś wie, to bardzo chętnie się dowiem, jaka jest różnica. Tak jak mówiłem, pracuję mieszankę grzoską. Zasiałem jeszcze drugi kawałek po rzepaku, ale tam jeszcze, no jeszcze po prostu nie urosła i nie wiem, co z tego będzie, bo no bo jest tak sucho, że no, że mało co zeszło, nie powschodziła równo. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Bardzo się cieszę, że ten film, który dodałem z Belarusem, tym 82.3, co miałem na testy, tyle wyświetleń tam było. To pewnie głupia zasługa Belarusa, że każdy był ciekawy, jak on się sprawuje, jak on wygląda. Mam nadzieję, że następne vlogi, o ile będę nagrywał, również będą miały podobną oglądalność. Nagrywam jeszcze starą kamerką, ale zamierzam raczej kupić jakieś GoPro lepsze, żeby jakość tych filmów była troszkę lepsza. W sumie to zaczyna się już sezon kukurydziany. U mnie w przyszłym tygodniu będzie cięta. Dzisiaj już tam niektórzy startują. Sąsiedzi też w przyszłym tygodniu będą kosić. Będę też woził u kolegów innymi traktorami. Jeżeli mi się uda, to też nagram. Możecie napisać, jakie są u was ceny za sieczkarnię, bo podobno w tym roku są kosmiczne ceny. Ale z drugiej strony, no w sumie co się dziwić, jak wszystko jest takie drogie, to dlaczego miałaby ta usługa nie zdrożyć. W tym kawałku mam tutaj 90 arów, a zasiałem tą mieszankę grzoską, żeby ją zebrać w tym roku. Tutaj kolega mówił, że jakby poszedł deszcz jeszcze, to może uda mi się jeszcze jeden pokus w tym roku zebrać, bo w sumie to rosło półtora miesiąca. Bo mieszanka korzowska ma właśnie to do siebie, że szybko rośnie. Jeżeli się uda, to jeszcze raz w tym roku to zbiorę. No i w przyszłym roku na wiosnę tutaj zbiorę ten pokos, jeden pokos. No i stależuję, założę, i na tym polu będzie kukurydza, tak samo jak i na tamtym, gdzie zasiałem ten hektar. Ale co tam z tego będzie, to nie mam głowy. No, możecie teraz zobaczyć, jak tutaj się przy zgrabywaniu jak się kurzy. Ale tu zapowiadają deszcz na koniec tygodnia i daj Boże, żeby to się sprawdziło, bo jest no bardzo jest sucho. Jak nie spadnie ten deszcz, to ja nie wiem, co to będzie, jak to się będzie orać, jak będzie się siać. Zasiałem rzepak i tego samego dnia poszła taka ulewa, no, że mi go po prostu zabiło na dwóch kawałkach, ale przebronowałem na następny dzień, także jeszcze nie zdążył nawet wykiełkować. Przebronowałem, no i ładnie wschodzi, nie będę mówił, że nie. Tylko właśnie teraz by się przydało troszkę deszczu, no ale nic nie ma. Tutaj też widzę, że zapowiadało się troszkę lepiej, ale jest marnie z tymi balotami. Ale dobre i tyle. Nie ma co narzekać. Lucerna w tym roku to pięknie oddała. Jeszcze w tym zebrałem 4 pokosy. Z 3 było po 15 belek. Z tego ostatniego było 12 belek. I jeszcze jeden się na pewno zbierze. W październiku, może na początku. Ale no to zobaczymy, co z tego wyniknie. Pisaliście też komentarze, żeby pokazać kombajn.
Jeszcze mam planek wyjechać w tym roku, tam go ogarnąć po swojemu. Dlatego nie ma problemu. Coś tam dla was na pewno nagram, zaprezentuję co i jak. I w zimę może, jak to się uda, jak tam będziemy swoje poprawki stawiać, to też coś dla was nagram. Bo w sumie cieszy mnie to, że jednak oglądacie te moje gadanie. Czasami bez sensu, ale jak na wieś to będzie. Tutaj jedyny mankament tej pracy to jest taki, że no troszkę trzeba czekać, zanim owinie tym sznurkiem. Ale nie jest ustawiona na najrzadsze, żeby to też ten balot się nie rozwalił po prostu, żeby parę razy tym sznurkiem owinęło, tak? Tą prasę mam już drugi rok. Drugi czy trzeci? Nie wiem, sprawdzę nawet. Bo nie pamiętam. I bez żadnych awarii się obyło. I mam nadzieję, że tak zostanie. Jakieś tam drobne poprawki, a to kalamitki brakowało, albo łańcuch był nie napięty, no to jest nic, tak? A tutaj, na chwilę obecną, prasuję, jak widzicie, belki wychodzą ładne. Cóż jest więcej? Nawet z ciekawości patrzyłem, ile kosztuje adapter do siatki, żeby do niej założyć, no ale no, jak zobaczyłem cenę 8000, no to mi się, powiem szczerze, że odechciało już tej siatki, no to jest połowa ceny prasy, no to się trochę mija z celem, tak? Także cóż, troszkę pogadałem, mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Nagram jeszcze coś dla może z orki, może z siewu, z tej kukurydzy. Zobaczymy. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę. Komentujcie, jeśli macie jakieś pytania. No i co? No i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym filmie. Także trzymajcie się. I do zobaczenia, mówimy kapsel, tak? Do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się, cześć.